jest jakiś weterynarii doktor pisze, no. On nawet chyba otwarte i pies jest narysowany, ty. Ja nie jestem pewna, czy on tak wie, co robi tak naprawdę, rzecz biorąc. Coś szuka, to może coś ma, nie? Nie wiem. Same lekarstwa widzę tylko na ten, na krowy, kozy i kury. Tak, tylko jak się wchuje, potrzymaj mi to. Nastawię mapę, tak więc tutaj jesteśmy, w tym miejscu. No, znalazł się jakiś służbista, cholera. Pokażę wam, jak jeden z tych domów wygląda w środku. Jak żeśmy stanęli, no to ona się obudziła od razu i no nie wygląda na taką apatyczną, prawda? Chcę wyjść z samochodu, pokaż się. O, spał. Ale dobrze nie jest, więc musimy tego weterynarza zobaczyć. Więc przyjechaliśmy tu do miejsca, bo Samuel tutaj rozmawiał z kimś, kto wie, gdzie jest weterynarz. I ktoś ma nas tam zaprowadzić, tak więc poszli szukać teraz tych ludzi. Oj, dobra. W ogóle szukanie właśnie tego weterynarza tutaj to jest trochę jak szukanie igły w stogu siana. Tutaj ludzie nie mają dostępu do lekarza, a co dopiero zwierzęta, wiecie, to po prostu w Gwinei to w ogóle nie było o czym mówić, a tutaj Senegal już trochę jest bardziej rozwinięty. I gdzie on jest? No taksi motorem. Motorem będzie? Tak, ale na taksówce. No i wiecie co, po prostu jak już ten weterynarz będzie, to jaki będzie, to on będzie. My nie mamy jakichś tutaj wielkich oczekiwań po prostu. Od krów, koni, czegokolwiek. Nieważne, byleby jakiś był i żeby się też szło z nim dogadać. Ja już potłumaczyłam sobie na francuski w razie czego, co potrzebujemy i co naszym zdaniem jej dolega, ale to takie też wiecie. Ale w Gambii jak byliśmy u weterynarza, to ona nas przestrzegała przed tym parawirusem. W jakiej Gambii? No w Gambii. Nie, to nie było w Gambii. Masz rację, w Dakar. No w Senegalu, po drugiej stronie Senegalu, w Dakar. Ona nas przestrzegała, że jest taki bardzo niebezpieczny wirus. Parawiroza to chyba się nazywa po polsku. Ale też mogą być jakieś pasożyty, ale pasożyty to by było widać w kale. Raczej chyba. Nie? Tak? Dobra, to ten gościu tam czeka już na nas na drodze. Tego weterynarza nie znalazł. O, jakiś koń stoi. Mówiłam, że od koni i od krów. Ale to wszystko zamknięte na cztery spusty. To jest zamknięte. Dzisiaj jest sobota, jest już za 25. Mówią nam tutaj, że jutro jest zamknięte. Ja nie wiem, oni coś pokazują. Nie wiem, może oni wiedzą, gdzie on mieszka, nie? Może do domu. Oni jadą czy co? Nie wiem. Gdzie one są? Może zawróć tam. Zawróć. O, tu są jakieś telefony. Poczekaj, może wezmę, zrobię zdjęcie telefonu. Zrób zdjęcie telefonu.
mam tu dadzą korzeni, żebyśmy nakupowali i ziółka parzyli. A tutaj się zatrzymali. O, jest jakiś weterynary i doktor pisze, no. On nawet chyba otwarte i pies jest narysowany, ty. Ja nie jestem pewna, czy on tak wie, co robi tak naprawdę, rzecz biorąc. Powiem szczerze. Same lekarstwa widzę tylko na te, na krowy, kozy i kury. Bo on tego nie będzie tu miał, coś takiego, no. Takich rzeczy. Coś szuka, to może coś ma, nie? Nie wiem. No kto tu z psem przychodzi? Przecież to wszyscy gonią te psy tylko, kurczę. No. Kto z psem przychodzi do weterynarza? Ja się w ogóle dziwię, że weterynarz jest, że ktoś z krową czy kozą przychodzi. Szczerze, to aż strach po prostu, wiesz, no. Cokolwiek jej podawać tu. No. Już powiem ci, że chyba jest bezpieczniejsza z tym, co my jej podajemy. Tak, a ile tego jeszcze masz? No mam, tylko wiesz, to nie wiem, na ile to jest skuteczne też. No właśnie. No nie jest. No nie jest właśnie. To także ją podtrzymuję, ale nie leczę. No. Lekarz weterynarii jest. No, powiem wam, że modliliśmy się, żeby on nie znalazł żadnego lekarstwa. To po prostu strach by było coś jej podawać. Wedle zasady przede wszystkim nie szkodzić. No, skończyło się w końcu na witaminach, bo tam chciał jej dać na odrobaczanie, wiecie, no to ja mówiłam, że ona była odrobaczana niedawno. Chciał jej dać jakiś inny antybiotyk, ale widząc po tym, jak on tam szukał i nie był pewny, to co ja będę zamienił stryjek, fujarkę na kijek, nie? Ten antybiotyk widzę, że przynajmniej, nie wiem, stwierdziliśmy, że strach coś brać, no. Więc wzięliśmy witaminy, żeby jakoś wyjść z tej sytuacji i on tam zaproponował witaminy i to jakby takie bezpieczne jest i na pewno nie zaszkodzi, może tylko pomóc i po prostu jutro rano jedziemy do Gambii. Problem jest w tym, wiecie, z tymi trasami tu się nie da szybko przyjechać, na mapie sobie możecie popatrzeć i to będzie tam kawałeczek, a to w rzeczywistości tutaj 200 km nieraz jedziesz 2 dni. I jeszcze do tego granica. I znowu, nie przejedziesz tej granicy tak jak w Europie, że ciach, mach i za 15 minut jesteś po drugiej stronie. Tylko tak jak dzisiaj widzieliście, pół dnia, kurwa, na jednej granicy. No ale nie mamy wyjścia, musimy. Ja mogę jej tylko podawać to, co jej podaję, więc będę podawać jej dalej to, co daję. Jutro jeszcze mogę kupić sól fizjologiczną i na zmianę i dawać z tą glukozą. Widzieć też, czy będzie jeść, czy będzie wymiotować, będziemy no, obserwować. No pij, Bela, ale ona nie bardzo, tak troszkę chwyciła. Bela. Tobie ty się dorwałeś, nie dasz jej dojść nawet do miski. Chodź tu, Bela, daj się. No pij. No pij sobie, no. No masz wodę. No. Może jej świeżą nalej, bo ona tak nie lubi po nim. Chodź tutaj. Masz, tu, świeża woda. Masz. No, dobra, nie chcę, trudno. Dobra, ja jej na noc jeszcze dam tą kroplówę.
Ale chodzi, spaceruje i za kotem przed chwilą tak pognała, że normalnie w życiu byś nie powiedział, że jest chora. Tak. Ale jest, kurwa. Wiesz, no i wiem, że jest, no wiem, ale po prostu sama siebie pocieszam. No i oczywiście zostaniemy tu na noc, bo już teraz jest praktycznie prawie 6 godzina, to gdzie będziemy jechać? Zaraz będzie ciemno. Tutaj jakiś taki widzicie, jakiś ośrodek. Tak chyba jeszcze się buduje, tak trudno powiedzieć. Albo to taki, wiecie, afrykański standard. Ładne te chaty, prawda? Tu ładne, tu fajnie zrobione. Ale tam trochę syfek, nie? Z tamtej strony tak trochę nieogarnięte. Jakaś tam restauracja. Powiem szczerze, że już nawet dzisiaj bym chętnie zjadła, bo już nawet nie mam siły. Nawet nie ma z czego gotować, bo nic żeśmy nie kupili. Jesteśmy wycieńczeni po prostu. Dobry i chyba będzie dobry. Bela nie wymiotowała w nocy. Na razie nie ma biegunki. Byliśmy na spacerze, tak więc widać, że jest bardzo głodna, bo szuka jedzenia. Szuka jedzenia. I ja dzisiaj namoczyłam jej troszeczkę karmy. Troszeczkę i po prostu dam jej z ryżem, bo ona już nawet wczoraj wieczorem nie bardzo chciała ten ryż jeść. Tak więc jej pomieszam to razem i to będzie pachniało, tak więc powinna to zjeść. No i Tobi dostaje karmę i też mu dam trochę ryżu. Więc jestem dobrej myśli. Jest wcześnie rano, ściągnęłam niedźwiedzia, nam słońce wstaje i będziemy jechać. O, popatrzcie jak Tobiaszek. O, jednak no, syt? Usiądź Tobiaszku. Tak, będziemy jeść. Tak. Proszę. Syt. Syt. O. Proszę. To dla Tobiaszka. Chodź tu, Bela. Chodź, Bela. Chodź tu, tu. Poczekaj. O. No pięknie je. O. Super. No dobrze będzie. No, jak to z powrotem nam... Ejku, poczekaj, bo się zawiesiło. Poczekaj. O, chodź tu. No wszystko wciąga, nie wybiera, bo wczoraj to mi wybierała po prostu. Z tego ryżu tylko groszek wybierała. A teraz ładnie je wszystko. Tak więc jak to nie pójdzie z powrotem, to będzie wszystko dobrze. O, pięknie. No jeszcze jeden ci został. Dobre było? No. Jeszcze tu masz dwa okruszki. Dwa ziarenka ryżu. O. Bardzo ładnie. Tobi, zjadłeś wszystko? Tobi jest zdrowy, tak więc to też ważne, bo psy mogą się od psów zarażać. Ale raczej Tobi będzie odporny. On jest, wiecie, on jest tutejszy. To jest zupełnie inna bajka. Natomiast nasze psy europejskie, one są wrażliwe. Tamten budynek tam, to jest sala konferencyjna i dowiedzieliśmy się, że to jest trzecia sala konferencyjna tutaj w Senegalu. Tak więc mają bardzo duże wzięcie i bardzo dużo tutaj takich biznesowych klientów, więc to można powiedzieć, że jest ekskluzywny ośrodek na wysokim senegalskim standardzie, nie? Tu niektóre domy mają okna z PCV, tutaj jest wielki szał na te okna z PCV, a niektóre no, mają takie tradycyjne okna, nie? Zajrzymy sobie do jednego z nich. Pokażę wam, jak jeden z tych domów wygląda w środku. Bo dostaliśmy klucze, żeby można było skorzystać z łazienki. No i powiem wam, że jak ktoś jeździ po świecie, no to w szoku nie będzie.
Ale jak ktoś jeździ po Europie, to bylibyście w szoku, jakbyście zobaczyli, jaki tutaj jest standard. A tanio nie jest, bo my zapłaciliśmy 10 dolarów od osoby za to, że śpimy tam na podwórku. A zobaczcie, firanki, no to już pomijam jakieś plamy, ale one nawet nie jest obszyty ten materiał, tylko po prostu taki ucięty. A to wszystko po prostu jest tak zrobione, może na filmie tego nie widać, ale po prostu popatrzcie tutaj, zwykłe dechy są przybite do łóżka, nawet w miarę fajne łóżka, ale to żeby zawiesić moskitierę, nie? To takie zwykłe nieoheblowane deski. A tutaj jakaś szafka bez, nawet nie wiem, bez drzwiczek, bez niczego. A, no i łazienka. Afrykański standard czystości. Tu woda leci, jakiś nieszczelny kran. A, no. I tak to mniej więcej wygląda. I popatrzcie, jak nawet malują, to nie wyczyszczą, widzicie? I tak wszędzie. O, kibel z zepsutą klapą. Wszystko niedomyte. Nie wiem, ile oni sobie tutaj cenią za taki domek, ale na pewno nie mało. Drzwi to po prostu i wszystko, szafa, wiecie, że ledwo się trzyma kupy po prostu, nie? No, tak więc, ale jest telewizor i jest klima. Niedźwiedź kończy tutaj już zamykanie, spakowaliśmy się. Ja nastawię mapę, tak więc tutaj jesteśmy, w tym miejscu. No trochę szkoda, bo mieliśmy plan tą część tutaj Senegalu zobaczyć właśnie pod Gambią, bo tego żeśmy wtedy nie widzieli, przeskoczyliśmy tu i chcieliśmy tutaj pojeździć. Tu podobno jest bardzo ładnie, ale no trudno. Nastawimy tutaj na granicę. Zobaczymy, ile tam nam pokaże. No, 360 km, ale jak widzicie, pokazuje 6 godzin. Tak więc, nie wiem, przy dobrych wiatrach, no to dojedziemy, że zdążymy się odprawić, ale jak droga będzie trudna i te 6 godzin okaże się 10, no to już dzisiaj nie przekroczymy granicy, bo oni tutaj szybko granice zamykają, a jeszcze w środku też mają przerwę. O, no zobaczymy. Będziemy wybrać pieniądze z bankomatu. Wczoraj ten bankomat nie działał, bo nie było prądu. Tak więc po raz kolejny poprosiliśmy Samuela o wymianę pieniędzy. On się śmiał, że jest dla nas bankiem szwajcarskim. Tak więc wymienialiśmy u niego pieniądze, żeby zapłacić za ten camping. Ale na drogę oczywiście potrzebujemy pieniądze. Coś trzeba kupić na śniadanie, bo nic żeśmy nie jedli. No, powiem wam, że ja wreszcie się po prostu tak wyspałam, bo po tych nocach po prostu ostatnich nieprzespanych z horroru, jak wyjętych, wiecie, jak ja musiałam czuwać, jak ona wymiotowała. I wreszcie mieliśmy spokojną noc, gdzie nie wymiotowała. Po prostu żeśmy się wszyscy wyspali. Ona też wygląda na wyspaną, prawda? Dobra, ojciec wraca. No niestety, bankomat nie działa. Ale to nie szkodzi. Mamy teraz zatankowane. Możemy jechać.
naszła mnie jeszcze taka refleksja, że całe życie to jest wybór, kwestia wyborów, nie? My zawsze po prostu nieustannie robimy jakieś wybory, podejmujemy decyzje. Na przykład tak jak teraz, nie? Czy jechać jeszcze do tego weterynarza, czy nie jechać? Czy będzie potrzebny? Czy wcześniej mogliśmy jechać może szybciej? Ale było miejsce na przykład w pierwszym miejscu, gdzie ona po raz pierwszy zwymiotowała, to my planowaliśmy tam zostać 2-3 dni, ale ponieważ ona zwymiotowała i wtedy jeszcze nie wyglądało to na groźnie, ten pies raz na jakiś czas wymiotuje, ktoś ma psa, to wie, że to się zdarza po prostu. Jednak tam zdecydowaliśmy, że nie będziemy dłużej zostawać te 2-3 noce, jak planowaliśmy, tylko żeśmy zwinęli się i pojechaliśmy dalej, żeby tak jakby w razie czego być bliżej do weterynarza. Tak więc zawsze w życiu podejmujemy decyzje, nieustannie decydujemy, nie? Co robimy. I potem różnie to bywa, te decyzje są czasem dobre, a czasem złe. Ale po prostu w tym momencie podejmujesz tą decyzję, która wydaje ci się jest najlepsza. I ważne jest też, żeby właśnie się za bardzo jakby nie karać za to, że nie coś zrobiłem źle, że podjąłem złą decyzję. Bo ty w danej chwili według całej twojej wiedzy, jaką miałeś i doświadczenia, podjąłeś świadomy wybór, że to, co robisz, to będzie właśnie dobre i to jest właściwa decyzja. Jakiś służbista, cholera, bo tutaj co chwilę są te checkpointy, będzie oglądał dokumenty, no ale zobaczcie, czy on wygląda na takiego, co wie, co z tymi dokumentami zrobić w ogóle, co tam czytać. No i oczywiście pyta, gdzie jedziemy, skąd, dokąd. Ciekawe, czy wie, gdzie Polska jest. Wiecie, ja wiem, że oni robią swoją pracę, ale kurczę, powiem wam szczerze, że to jest bardzo irytujące. Co on chce? No, sam nie wie, co on chce. Pyta się o samochód. Tutaj niedźwiedź tłumaczy, że samochód jest z Europy, kupiony w Europie. No, a co, on chce dokumenty samochodu, a on nie wie nawet, że to, co on ma w ręku, co to jest w ogóle. Co on chce, kupić samochód? No przecież nie będziemy sprzedawać tu samochodu, chłopie. On normalnie swoim rozumem nie może pojąć, że my przyjechaliśmy tutaj z Polski samochodem, nie? A Tobi sobie tu śpi, ma wyrąbane po prostu, nogi wyciąga, rośnie chłop. Nie wiem, jak on się nam tutaj potem zmieści. Bela sobie tam śpi dalej, to nie widać jej, bo ona czarna tam się skuliła w kulkę. Ale chce, żeby go do Europy ściągnąć do pracy. Ha, 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 dobre, dobre. No już teraz w takim razie wiemy, jaki był powód tego zatrzymania i tych rozmów. No i wiecie, najgorzej, że pół godziny w dupę, nie? Dobra, jedziemy. V5 to jest dowód rejestracyjny. Angielski dowód rejestracyjny to jest taki, ma wielkość kartki A4, nie? Tak więc zamiast ubezpieczenia, bo teraz na ten dzień przecież nie będziemy ubezpieczenia wykupować, to wszystko bez sensu jest. W ogóle tu nie mamy wybranego ubezpieczenia. No to nie musimy się chwalić, nie? Fuck. No, tak czy inaczej.
inaczej, no. Ubezpieczenie nie jest wymagane, nie jest obowiązkowe, aczkolwiek właśnie na tych checkpointach często się o ubezpieczenie pytają, bo na tym się dają łapać turyści. I potem oni powiedzą, o nie masz ubezpieczenia, musisz zapłacić karę. No i ludzie płacą, no jak ktoś głupi to płaci, no. A wystarczy im cokolwiek pokazać i oni tak nie wiedzą, jak to powinno wyglądać. Tu nikt nie ma ubezpieczenia. Co assurance masz, kurwa, B5, that's assurance. No i super. Pays off. No i tak sobie trzeba radzić w tej Afryce, no. Może dlatego niektórzy lubią tu przyjeżdżać, bo tu taki jest sprawdzian, tak po prostu trzeba takim cwaniakiem być po prostu. I jak jesteś cwaniak, jak nie dasz się wciula robić, no to po prostu, no to jest dla niektórych może, nie wiem, czują się lepiej, czują się po prostu sprawdzeni, sprawdzili swoje możliwości i może dlatego niektórzy lubią i wracają tutaj chętnie do Afryki. Never again. No my nie, do tych nie należymy, nas to nie bawi. To, że potrafimy nawet sobie poradzić, to dla nas jest to mało zabawne. Niecałego dolara pełno bananów i to jeszcze dała resztę. No, pięknie.